Yahoo! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w House Flipper w dodatku Luxury, czyli po prostu Luxury Flipper. I tak, powiem Wam, nagrywamy w tej chwili 34 odcinek. Zakładam, że wyjdzie przynajmniej 40 odcinków. I jest bardzo duża szansa, że właśnie tak wyjdzie, ale nie chcę Was martwić, to jest chyba ostatnia misja, którą możemy wykonać. Wygląda jak ostatnia dostępna, chyba że coś po niej wyskoczy, ale zazwyczaj jak odblokowujemy kolejną, to mamy do wyboru ze dwie bądź trzy. Została tylko ta. Prawdopodobnie ostatnia. Niemniej jednak jestem przekonana, że House Flipper coś dla nas szykuje. Ostatnio był live z informacjami o petsach. Wiecie, jestem przekonana, że coś wkrótce dostaniemy. Jak nie jakiś dodatek, to pewnie jakiś darmowy update, jakiś może, nie wiem, świąteczny. W zeszłym roku prima aprilisowy był? Czy dwa lata temu? Lubią takie rzeczy zrobić. O, na walentynki lubią coś zrobić, więc nie zdziwiłabym się, gdyby coś niedługo wpadło z tej okazji, bądź podobnej. Więc nie smućmy się, wszystko przed nami. Zapomniane dziedzictwo. Beatrice zawsze czuła się w sercu artystką. Przekonanie to wzmocniło się jeszcze po odkryciu, jaką pozycję zajmowała jej babka w świecie sztuki za życia w Moonrise Bay. Odziedziczenie jej starego domu wprawiło Beatrice w stan bliskiej euforii. Zafascynowana ukrytym pod wieloletnią warstwą kurzu dziedzictwem, szuka kogoś, kto przywróci jej domowi dawny blask i przygotuje go do wprowadzenia się młodszego pokolenia. Czy to jest dla niej? Czy to są jej dzieci i o nich planuje, dla nich planuje się tu wprowadzić? Chyba, że to jest ona. Ciężko powiedzieć. To jest duży dom, więc wyremontowanie go troszkę zajmie. Czuję, że te 5 odcinków z tego wejdzie. Może nawet 6. Nie zdziwię się, jeżeli 6. My grandmother poured her soul into this place. She was a renowned writer and musician. I love everything here, but all those tears, scratches and nasty mold stains. So please, don't change it too much. It's remarkable how well the garden still looks. But let's get back inside the house, since it should be your main job. I can't wait till I'll be able to play this piano. Have you noticed those paintings? I've heard one of them was a gift from my grandma's dearest friend. This would be a perfect reading nook for rainy days. I've never had a chance to meet Nana, but I just know she was my kindred spirit. Oh, this bedroom, it just shouts artiste, don't you think? There's so much space. Both of my children should be able to find their own spots. I'm so thrilled to move in! Don't make me wait too long. Czyli jednak chyba myślała o dzieciach. No to dobrze, od czego by tu zacząć? Nawet możemy kosiarkę wyciągnąć i pokosić trochę. Pytanie, czy powinniśmy? Widzę, że można już przez drzewa przejeżdżać. Ja myślę, że skosimy tu trochę tego trawnika. Widoki też są świetne. Dalej do tyłu się nie da. Dobra. Proponuję skosić trawnik. Dawno nie robiliśmy takich rzeczy. Aż tęsknię za gardenowym fliperem. Tam trochę skrzywiliśmy, ale damy radę. Nie ma co. Myślę, że to będzie miły gest. Nie kazali, ale możemy przecież to zrobić. Kosiara widzę, bierze całkiem ładnie tutaj. Trzeba przyznać. Może powinniśmy pokosić w ten sposób. Zrobić sobie taki puff dookoła. A nie, nie włączyłam kosiarki. Jadę i nie koszę. To przez to zamyślenie się. No, teraz. Teraz jadę.
zróbmy zdecydowanie porządek. Teraz tak, będę mieć dla Was niespodziankę. Nie planowałam serii, ale chyba jednak będzie. Powiedzcie. Myślę, że z House Supera dodam odcinek wcześniej jutro niż pozostałe gry, więc proszę Was o radę. A właściwie o to, co myślicie, bo myślę, że będzie seria. Czy znajdą się chętni na oglądanie Dying Light 2? Nie wypuszczałam go wcześniej, bo nie planowałam. Myślałam, że sobie najwyżej ogram go w domowym zaciszu, ponieważ... No, nie wiem. Wiem dlaczego. Już Wam mówię dlaczego. Zastanawiałam się nad tą serią bardzo długo. Dłużej niż powinnam tak naprawdę. Horizon z góry wiedziałam, że będzie. A co do Dying Light? Nie znam pierwszej części. Nie widziałam pierwszej części. Wiem, że Corle ostatnio ograł pierwszą część. Niestety, no, przez ilość pracy nie jestem absolutnie w stanie nic za bardzo niego oglądać, poza tym, że mogę coś puścić w tle na monitorze obok, jak jestem w pracy, bo moja praca nie wymaga ciszy, więc jest w porządku. Zwłaszcza mam coś takiego, nie wiem, czy wy też tak macie, ale jeżeli czytam coś w jednym języku, a w drugim słucham, to mi to nie przeszkadza i mogę obydwie rzeczy, no... Nie na 100%, ale wiecie, rozumiem bardzo dobrze, więc jak na przykład pracuję, to mogę w tym samym czasie, i piszę maile po angielsku, to mogę w tym samym czasie rozmawiać z kimś, kto stoi obok po polsku i to mi nie przeszkadza. Jeżeli i rozmowa, i słuchanie byłoby w jednym języku, no to wtedy już jest problem, ale w dwóch jakoś się to tak rozdziela. Nie wiem, to jest normalne? Też tak macie? Oczywiście czasem zdarzy się zagwozdka, trzeba się troszkę bardziej skupić, wtedy trzeba wybrać jedną opcję, rozmowa albo praca, wiadomo, priorytety. Ale wiecie, o co mi chodzi, że w przypadku języków mogę je po prostu rozdzielić i obydwa naraz idą. No więc tak, no niestety oglądając serię, powiedzmy, włączoną gdzieś na boku od Corle, nie byłabym w stanie jej oglądać, tylko bym słyszała, co się dzieje. No i tak zazwyczaj oglądam serię w jakichkolwiek youtuberów, no bo nie mam zupełnie czasu tak, żeby usiąść i obejrzeć za bardzo. Nie zrozumiałabym wtedy fabuły, a bardzo by mnie to rozpraszało, bo chciałabym ją zrozumieć i widzieć, co się dzieje, więc bym pewnie mocniej oglądała. No więc dlatego też niestety no nie byłam w stanie obejrzeć serii, poczytać, nauczyć się czy coś, dowiedzieć fabuły. Więc mam nadzieję, że nieznajomość absolutna pierwszej części nie będzie problemem. No i mam nadzieję, że nie przerazi mnie ta gra za bardzo, żebym miała z niej jakoś zrezygnować z nagrywania. No, bo kolejnym powodem też nie nagrywania było to, że chciałam nagrać God of War, nadrobić przed, mam nadzieję, w tym roku premierą Ragnaroku. Horizon oczywiście chciałam dokończyć zdecydowanie. Przed premierą drugiej części wyrobiliśmy się ładnie, świeżo będziemy właśnie, prawie że idealnie trafiliśmy. Jakbyśmy skończyli dwójkę, nie dwójkę, tylko dodatek, ja wiem, za tydzień na przykład, to by było chyba tak idealnie. Jakby tak padło na dni. Poza tym, póki pamiętam, ogromne propsy dla kogoś, kto wpadł na to, żeby pozwolić kosiarce jeździć... Oj, okiennica. Pozwolić kosiarce przejeżdżać przez drzewa i krzaki, bo tak jest o wiele lepiej i łatwiej teraz wykosić wszystko. Pamiętacie, jak skakałam, żeby wykosić rzeczy? Kucałam, skakałam i nadskakiwałam krzaczorom. No, to ktokolwiek wpadł na to, żeby zrobić to w trakcie koszenia przejezdne, super. Ja wiem, że to nie jest realistyczne, ale gry nie muszą być 100% realistyczne, żeby móc się nimi dobrze bawić, tak? Czekajcie. Dobra, no. Wracając do Dying Light. Nie znam fabuły. Jeżeli ktoś z Was zna pierwszą część, powiedzcie. Będzie mi bardzo źle grać, jeżeli nie znam fabuły. Będziemy grać na wersję komputerową. Co prawda to jest nowy tytuł, więc zobaczymy, czy mój komputer będzie w stanie pociągnąć grę na full detalach. Bo mam, powiedzmy, zeszłoroczny komputer. Właściwie już ponad, bo październikowy... A nie, no tak, zeszłoroczny mniej więcej. Ale i tak był dosyć potwór postawiony, bo mam zeszłoroczną generację procesorów AMD, ostatnią jaka wyszła, wtedy najfajniejszą. Bardzo dobrze wymieniłam dyski na dyski SSD-mki,
bo M2 w sensie, bo miałam w każdym po jednej oryginalnie na system, ale zwykłe dyski hybrydowe właściwie miałam do dokumentów i do gier, do instalacji. Niech jednak padły. Jeden padł jakiś czas temu, co wiecie, co miałam problemy i nie wiedziałam, co się z nim dzieje, bo nie wychodziły żadne błędy. No to w komputerze miałam dwa takie dyski. Niech spojrzę. Dwa, tak. Jeden jest... mówię, spojrzę, bo komputer mam za monitorem wyżej, więc go widzę praktycznie całego. On jest przeszklony, więc widzę wszystko w środku. No, dwa takie dyski hybrydowe. Trzy terabajtowe chyba. Trójki chyba. Tak mi się wydaje. I jeden padł jakiś czas temu, co go wymienialiśmy. No, te problemy i te opóźnienia na kanale przez jakiś czas, co były. I dzisiaj, właściwie jak wchodzi odcinek, to wczoraj padł drugi. Zaczyna mieć dokładnie te same problemy, co tamten. Jeszcze działa w porządku. Tamten pierwszy też działa, ale po prostu jak coś się na niego nagra, to już nie można tego ani zedytować, ani skopiować tego na inny dysk. Więc... nie chcę ryzykować i od razu zamówiłam dzisiaj nowy dysk, zamiennik zamiast tego, bo po prostu nie wyrabiam z miejscem na komputerze. Nagrywając teraz to, God of War i całą resztę, po prostu wypadam z miejsca błyskawicznie, bo to są filmy w 4K, God of War jest z godzinnymi odcinkami. Czasem jak coś trzeba wyciąć, bo czasem wycinamy, wiecie, jakąś podróż albo jakieś coś, to będziecie wiedzieć co. Nie martwcie się, nie wycinam śmierci, widzicie za każdym razem jak ginę. I zobaczycie za każdym razem, jak ginę. A zdarzy mi się zginąć parę razy. Nagrałam już dosyć sporo odcinków z God of War, ponieważ chcę nadrobić, zrobić sobie zapasy przed premierą Horizona, żeby móc się wtedy tylko na jednej grze skupić. Plus edycja God of War jest dosyć problematyczna, bo nie wiem, czy na konsoli też takie były problemy z ustawieniem dźwięku, ale jakbym nie ustawiła dźwięku efektów, naprawdę w tej chwili są chyba już ustawione na 35 ze 100, to otwieranie skrzyń, rozwalanie kryształów furii albo życia i walki są niesamowicie głośne, zagłuszają mnie okropnie, więc muszę je wyciszać. Ale znowu, dialogi, które są na 100, pomimo tego, że są na 100, potrafią być zagłuszane właśnie przez te efekty. Więc jak Atreus coś mówi, a ja w tym czasie rozwalę kryształ życia, żeby życie nadrobić, to go nie słychać. Więc staram się to bardzo dobrze edytować. Plus kolejny problem jest też taki, czy ja już spuściłam całość? Jeszcze tu właśnie. Kolejny problem jest troszkę taki, że jeżeli to wyciszę na zero, to wtedy nie słychać wcale i gra wydaje się taka sztuczna, no logiczne. Więc nie mogę na zero, ale bardzo niewielka różnica jest w tych tutaj właśnie liczbach między setką a trzydziestką co do efektów w tle, więc próbuję to wszystko ponaprawiać. Mam wrażenie, że te efekty tak nie do końca odzwierciedlają głośność tego, co mówią, że odzwierciedlają, bo wydaje mi się, że jakby dźwięk tła, który jest osobnym ustawieniem, też jest jakoś ciszej. Bardzo zabawna sytuacja, powiem wam. Irytująca, bo taki 50-minutowy odcinek muszę wtedy przejść calutki, kroczek po kroczku i sprawdzić każdy fragment dźwięku, w którym macham toporem, bądź rozwalam skrzynię, bądź rozwalam wiadra, bądź walczę i muszę zmienić głośność tego fragmentu, pilując przy tym, żeby fragmenty z dialogami wciąż były głośno. Dlatego bardzo długo mi zajmuje edycja takiego odcinka, niestety. No i to wcale nie jest... takie gładkie, bo na przykład taki House Flipper, edycja takiego odcinka jednego zajmuje mi 10 minut. Odcinek może być takiego półgodzinnego odcinka, zajmuje mi 10 minut z sprawdzeniem dźwięku dokładnie od razu. Świeżo skoszona trawa. No, ze sprawdzeniem dźwięku i wszystkim po kolei, ponieważ nie ma tutaj za bardzo co wycinać. Sprawdzam oczywiście dźwięk, bo jest jedna muzyka gdzieś w grze. Nie wiem, która, ale jest taka jedna, która notorycznie jest głośniej. Jeden tylko dźwięk, ale jeden dźwięk, który widać na wykresie, że jest głośniej, to nie jest problem. Może powinniśmy podać kwiaty? O, umyć okna? Czekaj. Je trzeba chyba wymienić, nie ma żadnego do mycia. Nie, chyba wszystkie są do wymiany. O, możemy podlać w środku. Pamiętacie? Było takie osiągnięcie, nie wiem, czy to było w Gardenie chyba właśnie, bo wtedy dostaliśmy podlewanie chyba na zewnątrz. Zalać laptopa swojego do pracy wodą.
a wiadomo, że w środku nie da się wyciągnąć węża, o, bo wtedy mamy mopa, to ja pamiętam chyba w jakiś taki sposób właśnie oblałam tego, ten laptop, nie pamiętam, chyba go nie wzięłam na zewnątrz, nie kojarzę, żebym go brała na zewnątrz. Czy to jest na sprzedaż? Nie, dobrze. Prosiła, żeby za dużo nie zmieniać, więc nie będziemy za dużo zmieniać. No, ale wracając tutaj do tego, co mówiłam o Housewhipperze, szybko się edytuje. Plus ja mam zawsze przy sobie notatnik i w chwili, kiedy na przykład zakaszlę, albo gdzieś się mocno zatnę, albo coś się zatłucze z tyłu, bądź zadzwoni telefon i tak dalej, to ja sobie robię notatki zawsze. Mam szybko długopis, biorę pod rękę i robię notatki, żeby wiedzieć, że muszę tam coś zrobić, poprawić. Gdzie to jest brudne u góry? Ach, tu, dom. No, muszę sobie porobić notatki. Nie muszę, robię sobie notatki i to jest właśnie mój sposób na pozbycie się niechcianych rzeczy, które mogłyby być gdzieś w nagraniu. To jest taki mój trik. I zazwyczaj piszę kodami. Biorę szybciutko długopis w rękę i sobie zawsze piszę dokładną minutę z sekundą w nagraniu. Wiadomo, że to nie jest cała długość filmu, bo zazwyczaj pierwsze parę sekund, czasem minutę, gdzieś tam coś odczekam, jeszcze coś sprawdzę, albo jeszcze pozapisuję grę czy coś, sprawdzę zapis, bo często na początku nagrywania OBS lubi sobie przeskoczyć trochę ten klatkę i coś się przytnie, więc to jest też taka dobra rada, że jak nagrywacie, to jak włączycie, rozpoczniecie nagrywanie, to dajcie OBS-owi chwilkę, żeby się przegryzł, zanim zaczniecie nagrywać, już mówić do niego tak na 100%. No, tak. Wierzcie mi na słowo, będziecie mi wdzięczni. Możecie zapytać Korle, też się z tym spotkał. Pośmialiśmy się na ten temat, że właśnie coś takiego jest. Taka przeskakująca klatka. No, ale no, edycja tutaj jest wtedy bardzo prosta. Co tu jest jeszcze brudne? Co tu jest brudne? Tu jest jeszcze pod spodem brudne? Gdzieś? Czy słup? Czy na górze może? No może być na górze coś. Na przykład pod sufitka. Albo tu balustradka. No i to wygląda, jakby tu było coś. Może pod płytką. No nie, nie chowa się tu nic. Jest całkiem okej. Dobra, odstawmy to z powrotem, bo powiedzą, że przestawiamy płytki i będzie. Oj. Wracaj, chodź tu. Tam nierówno zarzuciłam. No, poczekaj. Jeszcze trochę w lewo. Żeby był równy wzór. No. To zaraz będę szukać, gdzie jest ten ostatni brud. Może się natknie w trakcie, a jak nie, to będziemy później. Teraz chyba nie ma sensu go aż tak szukać bardzo. Ty ma zupełnie tutaj... Aha, bo to mają duże wzory, a tamte mają mniejsze. Fajnie to wymyślili. No, zacznijmy od tutaj gdzieś... O kurczę, patrzcie na ten trawnik, patrzcie, jak to wygląda elegancko teraz. Nie zjesz, żeby coś. Mnie się taka zarośnięta dżungla też podoba. O, dom, który robiliśmy kiedyś. Ładne molo. Chodźmy ten wodospad zobaczyć, bo to w sumie dom z wodospadem jest. Z widokiem na wodospad. Przepraszam, krzaczory. O, ale tu ktoś wyrył dziurę, to pewnie kosiarką nawracał. No. Także edycja Housewhipera, czy w ogóle innych rzeczy, kiedy nie trzeba za bardzo ingerować w dźwięk, w obraz, ani w nic, gdzie nie ma za bardzo cięć, zajmuje mi błyskawicznie, naprawdę, do 10 minut, nawet nie czasami. Wydaje mi się, że chyba kiedyś udało mi się odcinek z Housewhipera zrobić tylko na zasadzie wrzucić do programu obydwa pliki, ustawić ścieżkę dźwiękową, żeby się zgadzała i nakładała tak jak trzeba, przyciąć na początku, przyciąć na końcu, żeby zrobić wstęp i zakończenie, dodać efekt przyciemniania i rozjaśniania i to było tyle. Eksportuj, renderuj i w ogóle. Także które drzwi są uszkodzone? A te też? Także to było prościutkie. To zajęło mi parę minutek dosłownie. 2 minuty i miałam odcinek zedytowany. Ale to się nie zdarza za często. To był po prostu jakiś rekord świata w tym wypadku, bo się pięknie wszystko nagrało, bez żadnych cięć. I dźwięk był wszędzie równy i wszystko było pięknie. Ojej, tu są stare zdjęcia? Ojej, są stare zdjęcia. Teraz sobie poglądamy. Tylko zrobię tu jeszcze gdzieś porządki. Coś tu jeszcze jest
brudnego, żeby nie było inaczej. No, do wyrzucenia parę rzeczy. Tu jeszcze coś ma brudno. Jakąś renowację zakładam. Też nam tutaj dadzą. No, ale God of War raz, że jest bardzo długi, bo to są odcinki godzinne. To jeszcze mam dużo przejść z dźwiękiem, tak jak mówię, na komputerze, więc bardzo długo zajmuje mi zedytowanie go. Dobrze ponad godzinę jeden odcinek. Może nie. Może nie godzinę, ale te pół godziny na pewno nad nim siedzę. Czasem więcej. Dobra, zobaczmy te zdjęcia, zanim się ich pozbędziemy. Ładne. Także, no... dlaczego mówię o tym, że tyle to zajmuje? Dlatego też nagrałam dużo odcinków do przodu i nagrywam cały czas, jeszcze i do samej premiery Horizona będę tak nagrywać, żeby mieć jak najwięcej rzeczy zrobionych do Horizona, żebym mogła się wtedy skupić na tamtej grze. Dlatego Dying Light będzie wzięte tak, że tak powiem light, bo to nie była seria planowana w żaden sposób na kanale, więc to będzie po prostu nasz dodatek, tak naprawdę, taka dodatkowa seria. Jeżeli wam się oczywiście podobać będzie i będziecie chcieli ją w ogóle. Pięknie. Będziecie chcieli ją w ogóle zobaczyć na kanale. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, bo jeżeli już będziemy ją nagrywać, to fajnie by było, żeby było super równo. Czy mają sprzedać te krzesła? Tak. Glamurowe krzesła. Wymienić okna. Te dęsy to sprzedajemy. To też? A no to... Oj! O dobrze, dywan też był na liście. Aha, no dobrze. To zostaje, to fajnie. Żerandol. Drewniana misa. To jest drewniana misa? Tak, wazon. Który ten wazon chcesz sprzedać? Ten i podwójny kredens. Ten. I ten. No, to wam powiem, ile odcinków w tej chwili już nagrałam. To dla wszystkich, którzy oglądają House Flippera, taki easter egg, że tak powiem, bo będziecie wiedzieć do przodu, jak wspierający, ile mam odcinków już nagrane. Otóż zedytowane odcinki, które powoli się renderują na kanale i zajmie im kilka dni, bo ta godzina w 4K naprawdę trwa bardzo długo, to ich jest 6. Jeden się dodaje w tej chwili, jak nagrywam House Flippera. A nagranych odcinków do edycji, moi drodzy, uwaga, 22. Ale 22 odcinek to jest film, który ma 2 godziny i to jest takie pewne miejsce, nie powiem wam teraz do przodu co, bo nie wszyscy znają God of War. To jest miejsce pewne, które podzielę na parę odcinków, więc jest duża szansa, że z tych 2 godzin wyjdą ze 4 odcinki, może 5, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, to taka ciekawostka dla was, ile odcinków już nagrałam. Tak, macie rację, nie śpię, to jest taki nie sen przed premierą. A Dying Light, no to wpadł przez przypadek nieplanowany. Ładnie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli go oglądać, bo prowadzenie kilku serii na raz, jeszcze jak się pracuje, jest dosyć problematyczne. Trudne po prostu. Więc liczę na wasze wsparcie, zdecydowanie liczę na wasze wsparcie tutaj. Podłoga. Ładna podłoga, takie linoleum przypominająca. W domu mieliśmy linoleum. W takim właśnie odcieniu. To jest to samo? Te same płytki? Nie, tutaj chcieli ciorny odcień. W sensie ciemny. To wygląda bardziej jak panele już. Bo to są panele. Ciemnobrązowe panele EOS. Z tapetą EOS? Podobna nazwa do szkieł kontaktowych, które noszę. Bardzo nawet podobna, bym powiedziała. EOS. EOS albo ESO są te, co ja używam. Używałam.
jakiegoś czasu używam już innych. Tamte były roczne, a te, co teraz mam, są 3-miesięczne. Są dwukolorowe. Nie mają takie piękne kropeczki białe tam rzucone, które wyglądają jak gwiazdki. Z daleka niby nie widać, ale z bliska jest fajnie. Miałam, wcześniej chodziłam w niebiesko-zielonych chyba. Wyglądały naprawdę mega. Teraz chodzę w różowo-niebieskich i oczy mi się zmieniły w nich całkiem na szare. A ja mam taki szary kolor oczu. Najzabawniejsze jest to, że w dowodzie mam, czy w prawie jazdy, w dowodzie jest kolor oczu, mam napisane zielone. Bo ja mam taki odcień właśnie... Mój tata ma niebieskie oczy, a moja mama ma takie bardziej bure. Właśnie. I ja i jedna z moich sióstr mamy kolor oczu w sumie szary. Wydaje mi się, że jest taki kolor oczu. Ale pamiętam, jak się zakładało dowód, ja składałam poddanie o dowód osobisty jeszcze przed 18, bo to był potrzebny gdzieś tam, żeby móc gdzieś jechać czy coś, więc potrzebowałam dowodu. Teraz mi się kończy w kwietniu jego ważność. To jest mój pierwszy na świecie dowód. Także teraz będę mieć dopiero drugi w życiu wydany. Także pamiętam, jak tam ktoś, przy kim się składało, jakaś, wiecie, no, obsługa tam w tej gminie. Mówili, żeby wpisać zielone, niebieskie czy tam brązowe oczy. No i pamiętam, że im było obojętne, co wpiszemy. Jak mówiłam, że szare, to było takie, co ty szare? Chyba nie masz szarych oczu. Co było ciekawym stwierdzeniem. No ale dobra, wiecie co? Chyba wezmę ten. Nie wiem, czy widziałam ten gdzieś. Czekajcie. Ten jest ładny, ten też. Wezmę ten. Będzie wyglądał jak te kubki, co ma na szafkach. No, ale no, żeby wpisać jakikolwiek, jak nie byłam zbyt pewna, jaki kolor powinnam tam wrzucić, wpisałam zielony. Można wpisać, co się chce. Z czego moje oczy są bardziej zdecydowanie szare niż zielone, więc tym razem mój dowód chyba zmieni kolor oczu w opisie z zielonego na szare. Ciekawe, czy to jest legalne. Czy jak sobie raz wpiszesz kolor oczu, to już zostaje z tobą na zawsze, pomimo tego, że jest nie tyle nieprawdziwy, co zależy kiedy, bo to tak, wiecie, od światła zależy. Jak jest bardzo ładnie, słonecznie, to te oczy rzeczywiście są takie niebiesko-zielone bardziej, ale takim odcieniu, takim se, a w takim pomieszczeniu, powiedzmy, świeci się światło, to wyglądają na burę i są burę. Wydaje mi się, że są burę. Przydałby mi się profesjonalny określacz koloru oczu. W sumie muszę iść do optyka, może najpierw do okulisty, żeby się upewnić, jak wygląda moja wada wzroku na ten dzień. Bo mam, pewno mam. W tej chwili noszę minus 0,25 i minus 0,5 szkła kontaktowe. No i owszem, tak, noszę też okulary po domu czasem, ale bardzo nie lubię okularów, więc nie to, że mi się nie podobają, bo podobają mi się okulary, niektórym super pasują i w ogóle. Mnie nie pasują, bardzo mnie postarzają i śmiesznie w nich wyglądam i w ogóle, ale to nie jest główny powód, dla którego ich nie lubię nosić, bo czasem wychodzę w nich na zewnątrz, czasem też normalnie po domu w nich łażę czy coś. Wiecie, nie można chodzić w szkłach kontaktowych cały dzień, teoretycznie tam się 6 godzin powinno. W zależności, myślę, od osobnika, niektórzy mogą dłużej, niektórzy krócej. Ja akurat, zależy od szkieł też, które noszę, mogę chodzić w nich 6 godzin albo 12, to różnie jest. No, ale w każdym razie głównym powodem, dla którego nie lubię nosić okularów, to jest to, że ja bardzo nie lubię, że jak mam cokolwiek na twarzy, na buzi, jak cokolwiek mi leży, do tego stopnia, że bardzo długo musiałam się przełamywać, żeby w ogóle jakiś makijaż na siebie nakładać i wciąż nie nakładam za dużo, bo bardzo źle się czuję z czymkolwiek na buzi. W sensie szminka, wiecie, cień do oczu to nie jest problem. Tutaj chodzi bardziej o podkład i całą resztę. Normalnie nie używam, jak robimy live'y i inne rzeczy, to nie używam takich rzeczy. Jak robię sobie makijaż gdzieś na wyjście, takie normalne, standardowe, to zazwyczaj też nie używam pudru, bo mam taki fajny puder, w ogóle go nie czuć. No, więc no i od niedawna dopiero, albo nie od niedawna, na jakieś naprawdę większe okazje, kiedy potrzebuję, żeby makijaż przetrzymał o wiele dłużej niż się wydaje, muszę to chyba przestawić, bo jak spadnie, jak odsunę szafkę, muszę odsunąć szafkę, żeby móc zrobić ścianę.
bo jest okno i się nie dostanę inaczej. No, ale no. Jakieś wesela na przykład, czy coś, to wtedy już używam jakichś podkładów. Raz na jakiś czas aż tak mnie nie drażni, no ale częściej bym nie była w stanie na przykład tego nosić, bo by było mi bardzo niewygodnie. I zaraz wam powiem, do jakiego stopnia nie lubię, jak mam coś na buzi. Do tego stopnia, że nawet smarowanie się kremem jest dla mnie wkurzające. Używam kremów, bo wiadomo, od niedawna używam jakichś już w takich konkretniejszej ilości kremów. Wcześniej tak naprawdę niewiele używałam. Kremy używałam zazwyczaj tylko takie bardziej peelingi, nie peelingi, jakieś żele do mycia twarzy czy coś w ten sposób, bo wiedziałam, że umyję sobie buzię i mogę dać wtedy, mam mieć spokój, że to cokolwiek kremopodobne mam na twarzy tylko przez chwilę, bo zaraz zmywam. Sylwia mi kupiła bardzo fajny krem, który parę lat temu, w zeszłym roku albo dwa lata temu na święta i on był właśnie taki ze ślimakiem czy z czymś i on jest przyjemny, bo nie czuć na nim aż tak, że się ma coś na buzi, więc go używałam częściej. Teraz tu nie ma światła. Nikt tutaj na światło nie wpadł. Sprzedałam żyrandol. A tu tak ciemno. Ha. Talerz i talerz. I stół. Ja tu będę musiała światło kupić, a tutaj? Też nie. Okej. Okay. Dobra, rozumiem. Lubię, jak jest ciemno. Oj. Będzie trzeba tym trafić. Podłoga wystaje na zewnątrz. Jak to jest zrobione? Czekajcie, muszę zobaczyć. Czy te drzwi im wchodzą do środka? Tu nie, ale tu są inne drzwi. No, ale przełamuję się do kremów, żebyście teraz wiedzieli. Przełamuję się do kremów i teraz mam już jakiś fajny zestaw, no bo wiecie, człowiek nie młodnieje, trzeba o siebie zadbać. Zresztą obchodziliśmy ostatnią urodziny, to wiecie. Czy gdzieś jest do naprawienia skrzynka z bezpiecznikami? Nie, światło działa. Po prostu tu nie mamy światła. No, to w każdym razie... Teraz już się przełamuję i używam bardzo fajne kremy. Dostałam na święta właśnie, Sylwia jest naszym domowym kosmetologiem, więc wiemy, że na święta możemy sobie pozamawiać u niej prezenty w formie kosmetyków i że dostaniemy coś fajnego. Prawie trafiłam z tymi drzwiami. Czekaj jeszcze raz. Ojej! Nie chcieli, żebym coś zniszczyła w tym domu i nie mamy dostępnego młotka. A to cwaniaczki, no. Cwaniaczki. Dobra. Postawmy co chcą. Także nie musicie się o mnie martwić. Zaczęłam od jakiegoś czasu już dbać o to, żeby mieć ładną skórę, cerę, nie starzeć się za szybko. Dobra. Nie tu. Jestem za blisko. Tu. Chciałabym dopasować kolorystycznie trochę te drzwi i szafy. Właściwie to szafy najpierw. Będę stąd widzieć trochę. O, tu w rogu. Tak. Pokaż się. O, czy to nie jest ta pierwsza już w ogóle z brzegu? Tak by wyglądało. O, fajnie. Dwie mamy tu wsadzić. O, to chyba na tej ścianie. No, zdecydowanie na tej. Dobra. Drzwi jeszcze jedne. Okej, okay, też mamy jedne konkretne drzwi. W porządku. Nie wiem, którą stronę mnie tu dać. Może tą. Ciemno tu strasznie. Naprawdę nie chcecie światła? Kazali sprzedać lampy i zadowoleni. Z jakimś tym. Powinnam tu przyjść z jakąś pochodnią. Wiecie co? Kupię sobie światło. Oświetlenie sufitowe. O! Spoko, potem sprzedam i wymienię. Teraz po prostu potrzebuję oświetlenia. No. Subtelne. Ale działa.
Dobrze, skończmy ten pokój, bo przedłużam bardzo czas. O, a tu chcą... Ja bym chciała taki sam kolor jak tamten. Czy to nie jest... Czekaj, tu damy szkło. Szkło. Ciemny, czarny, ciemny. A nie ma stal? Różowy. Damy ciemny. Ciemny. Spalone buki. To jest podobny kolor? Nie. Nie jest podobny. To który jest podobny? Może tu nie być takiego koloru. Może tu nie być. Dobra, dajmy ten. Ładny jest. Jeden i dwa. Tak? Będzie? Chyba powinno być. Spalone buki, żebym pamiętała, że w każdym pomieszczeniu będzie je trzeba dać. Teraz stolik kawowy. Naprawdę byłoby fajnie, gdybym mogła... Bo to jest brazylijski orzech, to wszystko nie. Bardziej takie czerwone. Żebym to mogła wszystko dopasować dość... O, no to dobra, to pasuje bardziej. Okej, moment, teraz trzeba poćwiczyć dopasowanie mebli. Dobra, poduszka. Jakąś... O nie, no nie, dajmy jakiś kolor. Taki, żeby się ładnie odbił. Niech będzie... No tam jasny, będzie się... Ale jasny. Strasznie jasny. O, kremowy. Będzie się ładnie odbijał od podłogi, a górę bym chciała jakąś ładną. Biały, kremowy. Nie chcę kremowego. Chcę tak tutaj wprowadzić trochę nowoczesności. Myślę, że tak będzie ładnie. A tak, bo to jest ten skórzany. Chciałam wprowadzić trochę nowoczesności tutaj. A ten kremowy jednak... Albo całkiem biały. Niewiele się różni. Krem? No dobra, niech będzie. I dwa fotele. Może trzeba było fotele dać jasne, a tamto ciemne. Dam dwa ciemne fotele. Ciemnobrąz. O, jasnobrąz. Będą podobne, ale nie muszą być identyczne. Dobra. No i te talerzyki. Tylko tak, zanim dam talerzyki, chciałabym ten pokój jakoś przestawić troszeczkę, bo chciałabym, żeby to miło pasowało tutaj. Sofa? Co ci? Czemu nie pasujesz? Myślę, że sofa taka narożnikowo zrobiona, pomimo tego, że to jest taka, jest naprawdę fajna. Tylko trochę blisko drzwi czuję. Czuję ją trochę za blisko drzwi. Może ją bardziej obróćmy? Sofa, nie drażni mnie. Zmieść się. O, ale chciałam bliżej okna. O. O, od razu mi się to podoba. Jeden fotel proponuję dać gdzieś tu. Jihi. Tak, myślę, że to jest całkiem okej. To będzie całkiem w porządku. Miejsce do czytania, mówili. Myślę, że się nada. Nawet bym stolik przekręciła bardziej z ukosa. Wtedy fotel mogę dać bardziej tak. No nie? Myślę, że to nie wygląda wcale tak źle. Nawet może być troszkę bliżej. Myślę, że na luzie. Kupmy im te talerzyki jeszcze. Talerz obiadowy. Rozmiar.
te są kolorowe wzorki, to może, wiecie co, ja go zostawię na złoto. To będzie taki, wiecie, wyjątkowy zestaw. Ten damy mniejszy. Może odwrotnie byłoby lepiej, gdybym zrobiła, ale... Albo leży, to stojący albo leżący. Czekajcie, zaraz tu porównam, jak to wygląda w ogóle. Wiecie co? Bardziej mi się podobają na leżące. Kupmy tam te z powrotem. Dwa leżące. I to będą takie zestawy. Ta pani wspominała, że to ma być Beatrice. Wspominała, że to ma być pokój do czytania, prawda? Więc zakładam, że cokolwiek jej tu gdzieś wsadzę, jest ok. Jaki mamy czas? Długi odcinek wyszedł, to przez to, że się rozgadałam oczywiście okropnie. Więc damy tam ładne oświetlenie. Czekajcie, lampy stojące podłogowe. Czym by tutaj przełamać trochę ten styl? Myślę, że to przełamie ładnie, a to jest naprawdę ładny. I będzie złoty do talerzy pasujący. O! Nie wiem, czy dwa, czy jeden zostawić. Chociaż tu mogę dać drugi. Będzie super. I kupiłabym w podobnym wydaniu żyrandol. Oświetlenie sufitowe. Bo wiem, że chyba taki jest. Jest taki porąbany, fajny i taki. Jaki mamy budżet? Dosyć wysoki. Czuję, że mogę spokojnie walnąć tym. No. I co myślicie? Myślę, że w porządku. Usiądźmy sobie tutaj. No. I mamy to. Myślę, że wybrnęliśmy w tym pokoju całkiem dobrze. Całkiem dobrze. Dobra, rozgadałam się. Pomyślcie, co by było, gdybym się rozgadała jeszcze bardziej. To pomyślcie, jak jestem na żywo w domu, jak ktoś ze mną rozmawia. W każdym razie dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Yahoo!